Dlaczego kwalifikujemy przedsięwzięcie? Tu odpowiedź jest wieloznaczna, albowiem kwalifikujemy przedsięwzięcie w takim podziale dychotomicznym na przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać i te, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i ten podział dokonujemy między innymi po to, aby ustalić organ odpowiedzialny za wydanie decyzji za współwydanie decyzji, żeby ustalić procedurę, żeby ustalić dostęp do informacji udział społeczeństwa, zasady, ta różnica w kwalifikacjach wpływa nam na przebieg postępowania, na wymagane dokumenty, na konsekwencje wydania decyzji. Po drugie, kwalifikujemy przedsięwzięcie też po to, żeby pokazać, czy to ów próg, który przedsięwzięcie już przekracza albo na pewno nie przekroczy, jeżeli owa kwalifikacja związana jest z progami, z mocą, z ilością stanowisk np. do chowu zwierząt, tak? a więc skala przedsięwzięcia. Żeby określić te ramy przedsięwzięcia. Kwalifikujemy także przedsięwzięcie, dlatego że, no cóż, inny ciężar będziemy kładli na pewne zagadnienia przy typie A przedsięwzięć, a inny przy typie B. Jeżeli przedsięwzięcie jest związane z inwestycją liniową, z drogą, no to. Hałas komunikacyjny. Jeżeli przedsięwzięcie jest związane z inwestycją liniową, ale na przykład z ciepłociągiem, to będzie ono nas interesowało bardziej na etapie realizacji, ale już będzie miało znacznie mniejszy wpływ, a więc i w postępowaniu będzie nas troszkę mniej interesowało na etapie eksploatacji. Kto kwalifikuje przedsięwzięcie? Wnioskodawca. Ponieważ postępowanie. O wydanie decyzji o środowiskach w uwarunkowaniach, jak i znacznej większości postępowań administracyjnych jest postępowaniem na wniosek. Na wniosek, czyli ów wnioskodawca jest decydentem. On inicjuje postępowanie i co do zasady on może je też wcześniej na przykład zakończyć, cofając swój wniosek. I co za tym idzie, to on określa, jaki typ i na co decyzję chce uzyskać. Czyli on kwalifikuje. Oczywiście organ powinien zweryfikować to, ma prawo się nie zgodzić z tą kwalifikacją, ale kwalifikuje wnioskodawca.